Od lat, kiedy nagram filmik czy napiszę felieton, który mówi na przykład o wolnym rynku, wolności wyboru, wolności słowa, przyjdzie ktoś i powie, no dlatego trzeba głosować na Konfederację. No i ja raczej do tych komentarzy się nie odnoszę, nie zachęcam, ale też specjalnie nie zniechęcam takich ludzi, no niech sobie są i pokrzyczą. Natomiast chciałbym jednak wyrazić w tym filmie swoje wątpliwości i dlaczego ja Konfederacji nie poprę. Na pierwszy ogień idzie słynna, czy może raczej niesławna, piątka Mentzena, z którą zgadzam się w mniej niż 5%. I myślę, że nie ja jako jedyny, bo tak naprawdę po usłyszeniu takiego zestawu haseł nie chcemy Żydów, gejów, aborcji, Unii Europejskiej, podatków, to myślę, że każdy normalny człowiek by powiedział dobrze, no dobrze i poszedł sobie w zupełnie inną stronę. No, te hasła są tragiczne. Nie wiem w ogóle, kto wpadł na pomysł, żeby jakkolwiek jeszcze wiązać je z wolnością. To w ogóle już jest dramat. No ale cóż ma ta piątka nieszczęsna Konfederacji do ogromu wolnego rynku, który by nas spłynął, gdyby rzeczywiście dostali się to tu czy tam? No, nie sądzę. Tak przyjrzyjmy się tym wszystkim licznym posłom, którzy są teraz w Konfederacji, wcześniej byli gdzie indziej i jak głosowali. 500+, albo popierają, albo wstrzymują się od głosu. 300+, popierają, albo wstrzymują się od głosu. 13. emerytura, popierają, albo wstrzymują się od głosu. Jedynym klubem wyjątkiem jest tutaj Jakub Kulesza, ale ci wszyscy narodowcy, Jakubiaki i Roje, przyjęli taktykę albo głosować za, takie samo jak Prawo i Sprawiedliwość, albo taktycznie wstrzymywać się od głosu, albo nie przychodzić też na głosowania. Czyli nie ma silnego sprzeciwu wobec socjalnego rozdawnictwa na prawo i lewo. Ale wobec czego jest silny opór? Wobec szczepionek, bo one powodują autyzm, powodują płaskostopie i to, że dzieci umierają masowo. I to wszystko przez szczepionki, bo kiedyś ich nie było i wcale nie umierały. Powiedzmy sobie szczerze, te wszystkie stop-nopy i inne tego typu szurskie organizacje, które wymyślają różne bunmoty po to, żeby nie szczepić swoich dzieci, nie po to, żeby dać możliwość wyboru, bo im chodzi po prostu o to, żeby nie szczepić. To jest diametralna różnica, zwłaszcza patrząc na argumentację, którą się posługują. I żeby jeszcze negowanie szczepień jako skutecznej metody zwalczania epidemii i wielu chorób było jedynym tak naprawdę problemem Konfederacji, ale nie, oni wzięli full wszystko, bierzemy wszystko, tak, wierzymy we wszystkie teorie spiskowe. Globalnego ocieplenia nie ma, a jak jest, to dobrze, bo będziemy sobie pływać przez Arktykę statkami. Generalnie ten próg wyborczy i wszystko to jest układ magdalenkowy, który nam uniemożliwia dojść do władzy, bo gdyby nie to, gdyby PiS, SLD, PSL i PO nie zmówiły się, że Korwin nie dojdzie do władzy, to już 10 razy by doszedł, a sam głosował za 5% progiem wyborczym. No i to wszystko tak naprawdę się nie trzyma kupy. Jeżeli chcecie uwierzyć w jakąś dziwną teorię spiskową, okej, przeczytajcie, o czym teraz mówi się w Konfederacji. Takie same zresztą teorie spiskowe musiały towarzyszyć powstaniu projektu Polska Fair Play Roberta Gwiazdowskiego, któremu szczerze dosyć mocno kibicowałem. Okazuje się, że w międzyczasie pan Robert z cenionego autorytetu stał się agentem rosyjskim, ukraińskim, polskim, białoruskim, izraelskim. Nie wiem, jakie jeszcze wersje słyszałem. Aha, że PiS go podstawił tylko po to, żeby odebrać 0,5% Korwinowi. Generalnie, powiedzmy sobie szczerze, że to jest bzdura wyssana z palca i przeżyłbym, gdyby jakieś kuce pisały tak po facebookowych grupach. Ale nie. Mówią to prominentni politycy samej Konfederacji z JKM-em na czele. Wszystkie partie tak naprawdę jadą po emocjach, lecą populizmami. Ich programy to jest tak naprawdę jeden wielki bunt, którym uderzają z całej siły w społeczeństwo. I co robi Konfederacja? Stara się robić to samo. Czyli uderzamy w emocje, tak silny przekaz, który nie jest zbyt merytoryczny, ale jest silny i wyrazisty. Tylko to jest zły przekaz. Jest skrajnie nacechowany negatywnie, jest skrajnie anty, jest lekko dziwaczny czy świrnięty, można powiedzieć, tak, z tymi ich paranoją dookoła Żydów i gejów. A do tego problem w nim jest taki, że oni mówią o tym wprost. I pan doktor Mentzen, którego osobiście bardzo szanuję za różne analizy ekonomiczne i tak dalej, jego wpisy o podatkach, nagle wyskakuje. No wiecie, bo ta moja piątka to jest tak naprawdę master plan, bo my tutaj wchodzimy, gramy na emocjach, tak? I mówi to zupełnie publicznie, cała sala pełna. No bo będziemy teraz grać na emocjach, rzucać takimi bunmotami. Nawet nie musimy w to wierzyć, to może być głupie, wyssane z palca, ale to jest nasze hasło, bo będzie działać na wasze emocje, rozumiecie? No i jak gdybym tam siedział, to mi by szczena opadła, nie? Albo uprawiamy taki skrajny makiawelizm, albo stawiamy na prosty, otwarty przekaz i tłumaczenie wyborcom jak krowie na rowie, co dlaczego się dzieje. Konfederacja w ogóle powstała chyba, jak ktoś stwierdził, że weźmy wszyscy, jesteśmy anty,
Nie zgadzamy się z niczym, ale bądźmy takim dużym anty i wtedy zobaczymy, co wyjdzie. No i wyszło. Wyobraźcie sobie tych nacjonalistów, którzy nie chcą Unii Europejskiej tylko po to, żeby stosować silny protekcjonizm gospodarczy, tak? Jak najwięcej ceł, jak najmniej wolnego handlu, z tymi zagorzałymi kucami, które uważają, że jak najwięcej wolnego handlu, w tym międzynarodowego, i będzie super. No to jakoś się nie klei i nie wiem, za czym mogliby razem głosować w Unii Europejskiej, chyba tylko za jej zniszczeniem, po to, żeby znowu w polskim parlamencie przeciwstawne siły, tak? No, my podpiszemy zaraz umowy tutaj o wolnym handlu z każdym krajem, który się zgodzi. Nie, nie podpiszemy z żadnym krajem umowy o wolnym handlu. Walimy cła na wszystko i dla każdego. Jaki tutaj jest tak naprawdę złoty środek? To, że ktoś jest antysystemowy, jeszcze nie znaczy, że ma takie same poglądy jak ktoś inny, kto określa się jako antysystemowy. Komuniści też są antysystemowi w obecnym układzie i co to ma za znaczenie? I jeszcze ta nazwa. Boże, może to już jest jakieś czepianie się szczegółów, ale zastanówmy się, z czym przeciętnemu Polakowi kojarzy się Konfederacja? Ano z niewolnikami w biednym rolniczym, robotniczym południem, gdzie murzyni, jako niewolnicy, ciężko pracowali na polach uprawnych. Super skojarzenie dla partii politycznej, naprawdę, czemu by go nie wykorzystać? Może to miało być takie nawiązanie, że hehe, będziemy walczyć Unią, ale nie wyszło. Moim zdaniem nie zrobiono tutaj badań fokusowych, a jeżeli zrobiono, to zrobione źle. I tak naprawdę wymieniać mógłbym jeszcze długo. Polski rynek polityczny, przynajmniej dla mnie, wygląda bardzo biednie i miałbym naprawdę duży problem, żeby na kogokolwiek zagłosować. Szczerze, to najchętniej nie będę chyba głosował, bo nie mam po prostu na kogo i raczej nie zostanę przekonany przez was, że na Konfederację warto. Natomiast może zostanę zjedzony przez kuców, więc jeżeli chcesz mi pomóc zabunkrować się w piwnicy, to zachęcam do wsparcia kanału przez Patronite. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.